Agnieszka Jankowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Ropiak, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Parszowicach. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę księdza, spotykamy się z tej okazji, ponieważ już w niedzielę 21 października na mieszkańców Wielowsi, ale i okolic chyba też możemy zaprosić. No właśnie, czeka bardzo ważne wydarzenie, ważna uroczystość, między innymi msza święta poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce. Może na początek, zanim przejdziemy do samej mszy świętej, do samego programu tych uroczystości, przypomnijmy postać księdza Jerzego Popiełuszki, no bo to był wyjątkowy ksiądz, prawda? Tak, tak, więc historia księdza Jerzego rzeczywiście związała się z naszą parafią, można powiedzieć, przypadkowo. Ksiądz Jerzy, to pewnie wszyscy wiedzą, ale może warto przypomnieć, otrzymał święcenie kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej w 1972 roku, 28 maja, a już kilka dni później gościł właśnie w naszej parafii. Jego kolega z rocznika, ksiądz Bogdan Liniewski, zaprosił księdza Jerzego do siebie, do parafii, do swojej miejscowości, gdzie żył, gdzie przebywał, gdzie się wychowywał, żeby wspólnie kilka dni mogli spędzić właśnie po święceniach kapłańskich właśnie w Parszowicach. No i w tych Parszowicach, te kilka dni później, kilka dni poświęcenia kapłańskich, miała miejsce ważna uroczystość. To była msza święta prymicyjna księdza Bogdana, do której oczywiście dołączył też jako młodziutki ksiądz, tuż po święceniach, ksiądz Jerzy. Więc w ten sposób można powiedzieć, że jego historia życia, jeszcze młodego kapłańskiego, związała się z naszą wspólnotą parafialną. Potem ksiądz Jerzy, jak wiemy, po tym jak był wikariuszem w poszczególnych parafiach w okolicach Warszawy, został skierowany do pracy w Warszawie i został też kapelanem środowisk ludzi pracy, szczególnie służbą zdrowia, się też opiekował jako kapelan. Jak wiemy z jego życia, jego historii życia, potem został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa, gdyż jego kazania, jego postać, jego to, co mówił, to jak głosił Ewangelię, to się nie podobało ówczesnym władzom. Narażał się właśnie przez to, jak głosił Ewangelię ówczesnym władzom i to zakończyło się tym, że został zamordowany. Więc w ten sposób można powiedzieć, jego życie się zakończyło, ale jak wiemy, nie zakończyła się pamięć o nim. Do dzisiaj o nim pamiętamy, czcimy dzisiaj jego postać, jego osobę już jako błogosławionego. No właśnie, kto jakby wpadł na pomysł, żeby no poświęcić tę mszę świętą księdzu Jerzemu Popiełuszce? To jest, ono ma taki charakter właśnie, żeby upamiętnić jego osobę? Tak, jak najbardziej. No, wtedy to może nie było wydarzenie aż tak bardzo ważne, kiedy ksiądz Jerzy był u nas w Parszowicach, ale kiedy ksiądz Jerzy został zamordowany, kiedy został, może być, współczesnym męczennikiem naszego narodu, no to jego postać już była znana w całej Polsce. I wtedy mieszkańcy po kilku latach, po kilkunastu właściwie latach od jego wizyty, wpadli na pomysł, żeby w jakiś sposób uczcić jego pamięć, także jego obecność w naszej miejscowości. Stąd narodził się właśnie pomysł w późniejszym czasie takich mszy świętych za ojczyznę, które są w naszej parafii w kościele w Parszowicach sprawowane od 2005 roku. No właśnie, to już będzie msza święta odprawiona po raz 13, ale tak naprawdę msza święta to tylko taki jeden z elementów, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, tego całego dnia poświęconego księdzu Jerzemu Popiełuszce. Powiedzmy w takim razie, zaprośmy mieszkańców nie tylko Wielowsi, ale też okolicznych miejscowości, żeby pojawili się w Parszowicach. Od której godziny i jakby co na nich czeka? W tym roku, tak jak pani zauważyła, już po raz 13 będziemy przeżywać takie wydarzenie, tak to nazywamy, wydarzenie właśnie ku czci księdza Jerzego. Całe to wydarzenie w tym roku rozpocznie się, będzie miało w ogóle miejsce 21 października, czyli w najbliższą niedzielę. I ono rozpocznie się o godzinie 13:30, takim, myślę,
miłym akcentem, tym akcentem będzie nadanie naszemu rondu w Parszowicach imienia księdza Jerzego. Po tym nadaniu imienia księdza Jerzego rondu w Parszowicach przejdziemy do kościoła i o 14 rozpocznie się główny punkt tej naszej uroczystości, a mianowicie msza święta, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz biskup Stefan Regmund, nam bardzo bliski i znany, bo kiedyś był biskupem pomocniczym w naszej diecezji. Obecnie jest seniorem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Więc będziemy go gościć też z tego względu, zaprosiliśmy księdza biskupa, bo osobiście znał księdza Jerzego, więc liczymy na to, że podzieli się jakimiś osobistymi przeżyciami, wspomnieniami właśnie ze spotkań z księdzem Jerzym. Mhm. Pomszy... A to nadanie rondu imienia księdza Jerzego Popiełuszki to była inicjatywa mieszkańców, czy...? Tak, to była inicjatywa i mieszkańców, ale też Rady Miasta gminy Ścinawa. To była wspólna inicjatywa, wspólny pomysł, który też muszę przyznać, że on też dojrzewał. To już wyszło kilka lat temu, ale taki właśnie stwierdziliśmy moment, że można byłoby to przelać na czyn i w tym roku właśnie to będzie miało miejsce. A po mszy świętej, to tak jak tu już wspomniałem, to nie koniec naszej uroczystości. Po mszy świętej chcemy zaprosić wszystkich uczestników tej uroczystości na koncert w wykonaniu takiego karkonoskiego zespołu folkowego Szyszak. To będzie program słowno-muzyczny, właśnie poświęcony także księdzu Jerzemu. Generalnie program religijno-patriotyczny, przeplatany właśnie jakimiś wspomnieniami, słowami księdza Jerzego. Po koncercie będzie też okazja do szczególnego wydarzenia, szczególnie dla tych, którzy są spoza Parszowic, żeby ucałować relikwie księdza Jerzego. A po ucałowaniu relikwii wszyscy są też zaproszeni na poczęstunek. Każdy uczestnik otrzyma też okazjonalny kalendarz jako pamiątkę tej uroczystości. Tak więc na uczestników czeka wiele atrakcji, wiele różnych fajnych rzeczy. Na pewno cieszymy się, że coraz więcej co roku przybywa na tę uroczystość osób, gości. A czy wśród tych gości są też młode osoby? Jest ich coraz więcej? One dopytują się, albo być może dzieci, młodzież dopytują się o to, kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko? Temu, żeby pogłębić świadomość o księdzu Jerzym, dzieci i młodzież na pewno może w mniejszym stopniu znają, bo nie pamiętają księdza Jerzego, kiedy żył, więc rzeczywiście jest to zasadne pytanie, ale co roku my też myślimy właśnie o tym, żeby w jakiś sposób przekazywać tą treść o księdzu Jerzym, tą pamięć o księdzu Jerzym, a robimy to w ten sposób, że organizujemy co roku w szkołach w Lubinie i w Ścinawie taki konkurs plastyczny o księdzu Jerzym. To jest też dla dzieci okazję, żeby właśnie dowiedzieć się, kim był ksiądz Jerzy. Na lekcjach katechezy dzieci dowiadują się właśnie o księdzu Jerzym z tej okazji nieco więcej. A w tym roku też przygotowaliśmy dla laureatów tego konkursu o księdzu Jerzym taką szczególne wyróżnienie, bo nagrody zostaną wręczone właśnie dzieciakom i młodzieży po mszy świętej, która będzie właśnie w Parszowicach w najbliższą niedzielę. Czyli dzieci, te młodsze zwłaszcza, na mszę świętą przychodzą już z wiedzą na temat tego ku czci kogo jest ta msza święta. Tak jest, odprawiana. Tak proszę myślę. Powiedzieć, te relikwie i możliwość ucałowania relikwii księdza Jerzego Popiełuszki, jakie to ma znaczenie dla wiernych? Możemy tak poczuć się w pewien sposób związani z jego osobą? Jak najbardziej. W ogóle kult świętych, żeby też był nam, można powiedzieć, taki bliski, wyraża się często przez to, że mamy obrazy świętych, że mamy właśnie relikwie świętych i wtedy jakby
te postacie świętych też i przez to stają nam się bliższe, bo człowiek jest tak zbudowany, że potrzebuje takiego jakiegoś namacalnego śladu tej osoby. No na pewno bardzo konkretnym śladem, namacalnym śladem obecności księdza Jerzego są jego relikwie. Stąd i też i wielka cześć do tych relikwii, jaką okazujemy do relikwii każdego świętego, a w tym przypadku do księdza Jerzego. I też sądzę, że to jest dla wielu ludzi, dla wielu gości, szczególnie przyjezdnych, a jest ich bardzo wielu, jest to też szczególne przeżycie, właśnie ten moment, możliwość ucałowania relikwii księdza Jerzego. Mhm. No właśnie, zauważacie, że na tę uroczystość przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych wiosek, całego Zagłębia Miedziowego, czy raczej najbardziej zainteresowani są mieszkańcy Parszowic? Z radością muszę zauważyć, że co roku coraz większe grupy ludzi przyjeżdżają, nie tylko zresztą przyjeżdżają, również przychodzą pielgrzymi na pieszo. Są to grupy, które już kilka lat przychodzą regularnie, także przybiegają ze Ścinawy biegacze, przyjeżdżają na rowerach, więc różnymi środkami transportu docierają do naszej miejscowości na tę uroczystość pielgrzymi i goście z różnych okolic. Na pewno trzeba tutaj to też oddać to i z wielką radością zaznaczyć, że co roku gościmy bardzo wiele pocztów sztandarowych, które reprezentują całe środowisko ludzi pracy całego Zagłębia Miedziowego. Drodzy Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz serdecznie Państwa zaprosić 21 października w niedzielę do Parszowic. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa w związku oczywiście z postacią księdza Jerzego Popiełuszki. Ja księdzu serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.